życie godziwe, proszę Państwa. A cóż to jest? W czasach, kiedy właściwie ludzie chętniej unikają siebie, niż się spotykają, a zwłaszcza z obcymi. Z perspektywy 100 lat, albo powiedzmy moich 80, bo ja jeszcze pamiętam, no, znaczyła coś religia i wiara. Pamiętam w wersji łacińskiej msze Salus honor virtus quoque sint la benedicio. Salus to znaczy dobro zdrowie i dobro materialne. Honor znaczy honor. Virtus męstwo. Quoque to łącznik. Niech będą naszymi dobrami najcenniejszymi. To znaczyło. A 100 lat temu bardzo znany nasz filozof, historyk filozofii napisał chyba pracę doktorską, ale już taką jako książkę opublikował w 1919 roku o konieczności dobra. Tytuł konieczności. Kto dziś uzna dobro za konieczność? Ten pan się nazywał oczywiście Władysław Tatarkiewicz. A Tadeusz Kotarbiński też był w jego latach. Jakoś tak dziwnie się składa, że tacy mądrzy profesorowie mieli daty życia właściwie identyczne z datami życia mojego ojca. To jest 1886-87, 1990-80, czyli czas Solidarności. Okres, kiedy można powiedzieć, siedziały wszystkie próby na życie godziwe i niegodziwe. Wszystkie przykłady, wszystkich przykładów dostarczała nam i historia publiczna i życie prywatne. A ja pamiętam taką scenkę. Rok 1944, gdzieś chyba lipiec, czyli, ale już po zwycięstwie Polaków pod Monte Cassino, o czym jeszcze nie wiedzieliśmy, bo nie było takiej informacji jak dziś. Ja, 9-letni chłopak, spełniam swoje życie godziwe, które wtedy miało za ambicję przede wszystkim dorównać starszym, bo w czasie wojny to trzeba właściwie robić wszystko, radzić sobie samodzielnie, tak jak starsi to potrafią. Ja orałem pole. I to już się miało tak na wieczór, tak z zmierzchówek się szykował i zza wzgórza słyszę jakiś taki fajny śpiew.
Дзярскі, артылерыйскі, Сталін даў прыказ. Артылерыйскі, опять тому назад давай, брат, тысяча матерей за слезы наших матерей, давай за родину огонь. То тиральера чолгов вылоніла ще з-за гури і запіпша просто на мне, на моє поле, з тим паром коней, ten мой пулк. Ja już miałem takie doświadczenie ze strony jakichś tam tankistów sowieckich, kiedy wybiegłem do czołgu, a ten wyciągnął scyzorek i zaczął mi piłować ucho. I inni odpowiedzieli ha, 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 ha. Wyobrażacie sobie państwo? Moje roztargnienie psychiczne, mówiąc delikatnie, przejadą mnie, czy nie przejadą? Przejechali obok, grzecznie, nawet konie się nie spłoszyły, tak przejechali w odległości tam 10 metrów. Ale myślę sobie, no, fajni chłopcy jadą i śpiewają. Ja też bym tak chciał, oczywiście, jako chłopak każdy marzy, żeby być tankistą, bo to silniejsze od konia. Druga scena. Właściwie miesiąc, czy tam dwa miesiące później, w Warszawie wybucha powstanie. I chyba 2 października zostaje, jest już kapitulacja. Niemcy palą miasto i pędzą ludność cywilną i jeńców w szeregu nie wiadomo gdzie tam, do obozu, czy gdzie im się zechce. Jest wśród nich taki pewien człowiek w sile wieku. Z walizką czarną i przechodząc koło hitlerowca. Rozsypała mu się walizka i wypadł maszynopis. Du verfluchter, du Nervetter, krzyczy na niego. Mężczyzna mimo to odwrócił się, schylił i zaczął zbierać ten maszynopis do walizki z powrotem. Wyobrażacie sobie państwo, mógł się spodziewać oczywiście co najmniej kolbą w plecy, albo gorzej. Niemiec go puścił. Wykrzyczał się już tymi swoimi obelgami i puścił. To był profesor Władysław Tatarkiewicz. Jak dzisiejsza legenda głosi, miał w tej walizce zachowany rękopis, maszynopis pewnie, swojej wielkiej księgi o szczęściu, która później miała 12 czy 14 wydań. Dla filozofa jedyna taka książka o tak masowym nakładzie. Ale się zachowała. Czy zauważacie państwo pewne podobieństwo u tych zbrojnych, co nas zajechali od wschodu i tych zbrojnych od zachodu? No niby tak.
bo mogli się zachować inaczej. Jedni i drudzy.
Jest rok 50. I tenże profesor Władysław Tatarkiewicz na UW wykłada normalnie historię filozofii. Ale jego 8 studentom to się nie spodobało, bo partyjnym studentom, którzy należeli do PZPR, bo no, wróg klasowy numer jeden się okazał tutaj, wrogą ideologię nam głosi i tak dalej. Występuje przeciw ustrojowi. Napisali list otwarty. Miałem przeczytać na ich nazwiska, ale każdy znajdzie te nazwiska w encyklopedii, jeżeli poszuka, napisze hasło Władysław Tatarkiewicz. Powiem tylko, że to są, albo ich dzieci, bardzo ważni ludzie w czasie całego PRL-u do końca i dziś. Znaczy są reżyserami, byli profesorami, tak jak tam ten... No, był tam nawet profesor, największy profesor filozofii za właśnie PRL-u, pan Leszek Kołakowski w tej grupie, który no, się zbuntował przeciw sobie, że tak powiem, jak umarł Stalin i był jednym z głównych rewizjonistów, dożył do końca wieku mniej więcej, już jako autorytet moralny, ale wykładał w Oksfordzie po roku tam 60. Czytałem teraz, wczoraj, jego wykłady i o religii, i o marksizmie, i o moralności, właściwie na każdy ważny temat, i mówił mądrze i słusznie. Z ulicy Oksfordzkiej nagrane były filmy. W cyklu zresztą Myślimy po polsku, który był zrealizowany przez ekipę zawodowych polskich filmowców. Nie tylko o nim, ale i o wszystkich intelektualistach okresu przełomu. Oczywiście nie ze wszystkimi opiniami się zgadzam, mówię o tych innych, ale z Kołakowskim nie ma co się nie zgadzać. Mądry człowiek, miał bardzo ciężki życiorys. Ojciec był rozstrzelany w czasie okupacji. No, ale przeszedł swoje i no, wyszedł na ludzi przykład godziwego życia, bo naprawiony. Ja natomiast po tym, jak Tatarkiewicza wypieprzono z UW, to był rok 50, dwa lata później, zdałem na to UW bez informacji, nie wiedząc,
czy tam są jeszcze jacyś profesorowie, którym cokolwiek warto zaufać. Bo gdybym wiedział, to pewnie bym, no, może się postarał do Krakowa pojechać na UJ. Tam jeszcze byli. Natomiast zdałem wspaniale, pięknie, ale po pół roku jeden z tej, czy takiej samej ekipy, z takich samych ludzi napisał o mnie, no nie będę się porównywać z profesorem filozofii, ale tej samej treści zdanie opublikowane w ówczesnym po prostu. No i mnie wypieprzyli z tego studium. Założyłem strajk głodowy w akademiku, przez 5 dni wytrwałem, też guzik mi to dało, ale towarzysz Stalin się za mną ujął, bo wziął i umarł. I znowu powstało jakieś zamieszanie. Ja się wmieszałem w tłum i drugi raz dopiero za parę lat mi wyrzucano z tych studiów. Jakieś tutaj się takie analogie snują, prawda? Między godziwym, a niegodziwym życiem, godziwym, a niegodziwym zachowaniem się ludzi względem siebie. Nazwijmy to po prostu, chodzi o moralność. Co to jest moralność? Otóż wyczytałem bardzo ciekawą definicję u księdza Tischnera, też z tych wywiadów. I on mówi, jeżeli chodzi o odniesienie się człowieka do Boga, że to jest oswajanie się człowieka. Ja bym tu już zamknął zdanie kropką. Oswajanie się człowieka i z drugim człowiekiem, i ze środowiskiem życia swoim, no i z Bogiem oczywiście, jako tym najwyższym upostaciowieniem ideału albo absolutu, albo po prostu mówiąc z Bogiem, albo z wiarą, jeżeli ktoś jest wierzący, to go wiara wzmacnia, jednak wzmacnia. Dziś wiara odchodzi na jakby na dalszy plan w życiu społecznym. W kościele trochę to tak jest, jakby był kryzys, ale to nie zaprzecza twierdzeniu, że życie, że moralność to jest, no, przede wszystkim oswajanie się. Jakie oswajanie się? Ano godziwe, tak jak się to kiedyś mówiło, prawda? Czyli żeby nie ze szkodą tego drugiego człowieka i nie ze szkodą moją w stosunku drugiego człowieka do mnie. Czyli jest to stosunek wymienny, relacji wymiennych, który jedynie przystoi ludziom mądrym, rozsądnym, uczciwym. No a wiadomo, że nie wszyscy są tacy.
Zacząłem tu mówić o roku 60, kiedy już byłem po studiach z zakazem zatrudniania mnie w tak zwanym froncie ideologicznym, czyli w prasie, a miałem w tym staż największy i największą chętkę oczywiście, żeby kontynuować dziennikarstwo, które zacząłem jeszcze jako 15-latek w Białymstoku. Z dobrym skutkiem. I nie pamiętam, kto to zorganizował. Powiedzmy nawet, że to władze uniwersytetu jakieś tam, rektorat może. Żeby dla studentów humanistyki zorganizować kurs kelnerski, więc to jest poza frontem ideologicznym, prawda? Może tam i zdolny humanista, i rewizjonista, choćby potencjalny, a przede wszystkim no, wszyscy, którzy nie znajdą sobie pracy, żeby mogli zarobić na życie. I ja skończyłem ten kurs kelnerski, byłem dumny z tego. W grupie jakichś, ja wiem, no z 30 osób. I wiem, że potem niektórzy zostali w tym zawodzie już do końca życia. Tak się przyjęli, a ja dostałem pierwszą pracę w pięknym miejscu, w CDC-cie, potem był tam smyk, teraz nie wiem, jak się to nazywa, w centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich, na 6 piętrze, na tarasie tego domu handlowego. Tam była bardzo godna restauracja. No i pierwszy dzień mojej pracy. Obsłużyłem tam jednego pana, drugiego, jakieś małżeństwo i już chciałem podejść do stolika kolejnego, a szef, już nie pamiętam, czy dyrektor tej restauracji, czy oberkelner, ale, czy kierownik sali, ale w każdym razie decydujący o moim losie, przywołał mnie i mówi, a panu, tak jak dzisiaj się mówi, to już dziękujemy. Panie dyrektorze, ale co ja zrobiłem, jaki grzech popełniłem, czy tam widelec położyłem po prawej stronie, a nóż po lewej, czy do klienta podszedłem nie z tej strony, bo to z prawej strony się zachodzi. Nie, no nie, pan się nie nadaje. W końcu wydusiłem z niego. Albo pan spojrzał raz i drugi w oczy temu mężczyźnie, którego pan obsługiwał.
niezrozumiały. Ale tu się działa jakaś kolejna eliminacja ludzi pod kątem jakim? Że może to jest niegodziwy człowiek, a ja go w ten sposób dekonspiruję przez to spojrzenie, że on może się poczuć zdekonspirowanym. I to jest wszystko. Ale w tym kierunku, okazuje się, szedł rozwój publiczny u nas w kraju i idzie do dziś, śmiem powiedzieć. Na jakim przykładzie? Jak wspominam tę scenę z profesorem Tatarkiewiczem, tam rękopis o szczęściu i tak dalej. Ten hitlerowiec pozwolił mu zabrać ze sobą. Przecież się domyślał, że to jest ktoś, prawda? Może to być coś cennego dla tego Polnisze banditen. Nie mogę tego odrzucić skojarzenia ze sceną jak dyrektor pewnego wydawnictwa czy tam redaktor naczelny bierze i odrzuca maszynopis książki, już wiadomo, że książki cennej, jak się wydrukuje, bo to recenzował najwybitniejszy wówczas poeta, a przynajmniej do takich zaliczany, i najwybitniejszy krytyk Zbigniew Bieńkowski. To był mój maszynopis, wydrukowany później w najlepszym wydawnictwie w kraju, w Państwowym Instytucie Wydawniczym, ale o tym za chwilę. To był mój maszynopis, który specjalnie tam złożyłem, żeby właśnie ten pan to zrecenzował. Jak się dowiedziałem, bo zatelefonował do mnie jego zastępca, tego redaktora, i przeczytał przez telefon, była to wspaniała recenzja, pochlebna, pozytywna. A dyrektor wydawnictwa kazał to natychmiast wywieźć razem z całą teczką moją osobową gdzieś na Bernerowo do piwnicy i zakopać głęboko, żeby się świat o tym nie dowiedział. To zrobił sługa narodu, jakbyśmy dziś powiedzieli, przynajmniej występujący w tej roli pan decydujący redaktor czy tam dyrektor. Nie byłoż tak? Fakt, że ja zachodziłem tam do tej redakcji nieraz i znałem tego sługę narodu, rozmawialiśmy z nim, zdawałoby się po przyjacielsku, bo pracowałem w magazynie rodzinnym i prowadziłem wtedy dział prozy i drukowałem tych młodych ludzi debiutujących, którzy się do tego nadawali, wybierałem. I moje stosunki z tym kierownikiem nigdy nie były złe, bo on był absolwentem uczelni katolickiej, czyli
nie był pozbawiony wyobrażenia o moralności, najogólniej mówiąc. Trzecia scena. Ja przeżyłem do dziś, śmiało powiem, dzięki swojej zażyłości z muzyką, jak tutaj udokumentowałem na podstawie tej pieśni tankistów sowieckich. I byłem gościem w filharmonii na każdym koncercie piątkowym, premierowym, ważnym. Czułem się tak jak u siebie w domu. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jeszcze filharmonia była oazą, gdzie na przerwie w tłumie ludzi nie zdarzyło się, żeby się z kimś zderzyć. Była już serwowana ta grzeczność, czyli pewne honorowanie drugiego człowieka trochę ponad stan w stosunku do tego, co było ogólnie w Warszawie. To też było piękne. No i pamiętam taką scenę. W czasie przerwy w holu tym głównym na parterze gdzie ludzie tam się zbierają, piją kawę i tak dalej. Przechodzę z holu obok schodów na salę główną, na drugą część koncertu i patrzę, że na schodach podąża w górę, czyli gdzieś tam na piętro, balkon pierwszy, a może i drugi, facio, tenże redaktor z wydawnictwa. Spojrzałem na niego, a to już było oczywiście historią z tym maszynopisem, a on rozejrzał się, czy nie ma innych ludzi, świadków jego zachowania się i zagrał mnie na nosie. Z początku nawet nie zrozumiałem, do czego pił. Ano, że on, potem się okazało, że on już sobie załatwił druk własnej książki, jednej czy drugiej, że zgarnął jakieś tam z maszynopisów odrzuconych i nieodrzuconych jakieś tytuły, że będąc w środowisku decydentów mógł już sobie załatwić jedną czy drugą nagrodę Nike, był królem życia. Zagrał mi na nosie, czyli był przeciw mnie, to już mogłem wiedzieć po reakcjach z różnych instytucji, bo przecież do mnie też opinie docierały, ale pytanie dlaczego? Czy musiał? Czy chciał wolny wybór? To jak on sobie wyobraża do dziś, bo jeszcze żyje, godność pisarza, ja Państwa bardzo przepraszam, ale
Dla mnie godność to jest godność. Po drugiej stronie może być tylko moralne obrzydzenie. Jeżeli znamy historię, symfonię pastoralną Beethovena, w tej najbardziej przejmującej części, proszę sobie przypomnieć, gdzie jest burza, biją pioruny, mnie zawsze stają łzy w oczach, bo ja się czuję wtedy tak, jakbym był pod atakiem kosmosu, prawda? Ale przyroda okazuje się w następnej sekundzie już o tyle łaskawsza, że koi ten ból i się uspokaja. I już nie ma grzmotów. Możesz sobie, człowieku, iść dalej. I gdybym ja się w taką burzę znalazł obok jednego w okolicy domu, gdzie wiedziałbym, że mieszka taki pysarz, nie wstąpiłbym tam. Choć pewnie bym wiedział, że on nie dysponuje żadnym nowiczokiem. Ale sam wygląd, spojrzenie, to jest wygląd.
Bo każdy człowiek, przychodząc na ten świat, jest nieprzygotowany do życia. I jednych oswajają z życiem i z okolicznościami rodzice, opiekuńczy, wpajają jakąś tożsamość, potem się przeciw niej buntuje, jeżeli dorośnie. Ale człowiek możliwie najwcześniej, tym lepiej im wcześniej, bierze odpowiedzialność za siebie sam. Jak się wtedy ma kierować? Oswajając się z życiem i okolicznościami. Jaka jest różnica w wychowaniu między wsią a miastem na przykład? Bo jest duża różnica. Ja się chowałem i w czasie okupacji i potem właściwie byłem wychowywany, tak mówię, przez przyrodę. Ale przyroda nie podpowiada ci, jak się masz zachować. Daje ci najwyżej, no, przychylne środowisko. Kryterium musisz znaleźć sam. Jakie kryterium? Salus honor virtus quoque, Bóg honor i ojczyzna. I musisz się oswoić z tymi wartościami. Wartości musisz zbudować w sobie sam. Jeżeli ich nie zbudujesz, twoje życie będzie przegrane. Nie tylko nie zostaniesz świętym, ani Kościół cię nie naprawi, ale cały sens życia umyka wtedy. To Einstein powiedział, że poszerzenie naszego kręgu współczucia, by objąć nim wszystkie żywe istoty i całą naturę. To jest cel człowieka. A człowiek stary to jest w każdym razie, w każdym ujęciu soczewka tego, jak inni go traktują i jak on siebie traktuje. Człowiek stary, pyszny i zachwycony sobą jest po prostu śmieszny. Człowiek stary, starający się być młodym, to też oczywiście fałsz. Chociaż ja kiedyś napisałem, gdy skroń siwizną będzie spowita, spotka cię młody człowiek, młodego, młody zapyta. Ale młody duchem. Ciało jest stare.
taki tylko przykład z dzisiejszego życia kulturalnego w Polsce, tu w Warszawie i nie tylko. Król Lir. Został opracowany teraz, w ostatnich tygodniach na scenę, jako przykład odrażającego starca. I to jest cały taki monolog, w którym się pokazuje, jak obrzydliwy jest ten stary człowiek i to się cieszy powodzeniem gdzieś w Teatrze Starym w Lublinie. I to jest grane przez dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie. Wybitnego przecież aktora. No i jest aplauz. Czy to prowadzi do czegoś? Moralność jest zasadą życia, współżycia ludzi ze sobą albo z Bogiem. Jest wtedy jakąś taką ścieżką ku doskonaleniu się. Ale przecież każdy z nas, dosłownie każdy z nas w życiu codziennym, można powiedzieć w każdej chwili, jest postawiony wobec wyboru. Bo my Polacy pokazaliśmy w ostatnich latach, że jesteśmy takimi wspaniałymi ludźmi, że się zaopiekowaliśmy Ukraińcami. Pięknie. To był nasz głód historyczny, żeby coś dobrego zrobić, pokazać światu, jacy to my jesteśmy. Ale ty też masz do wyboru. Między żądaniem tego, kto jest w twoim pokoju, czyli ma wpływ na ciebie, choćby spojrzeniem, czy z nawyków, a między żądaniem wyobrażonym tego, kto jest za ścianą. Powiedzmy, stary człowiek stuka gdzieś laską i woła pomocy. Też go trzeba wyprowadzić albo się zaopiekować nim. Więc twoją rolą, człowieku, najbardziej aktywną rolą jest wybór pomiędzy najdelikatniejszą przemocą, jakiej doświadczasz od strony swoich bliskich, którym trudno odmówić, i nie przemocą ze strony wszystkich dalszych, którym nie należy odmówić. Nie powinno się, bo ten stary człowiek być może przez swoje długie życie dorobił się jakiejś recepty dla przyszłości ludzkości i dla twojego pokolenia. Może po to całe życie pracował. I tyle. Pozdrawiam państwa.